Siemanko, cześć, witam. Druga zapowiedź zimowej aktualizacji 2024 jest już na tibia.com, na tibiopedii. I co? Linki jak zawsze w opisie. Tak samo link do pierwszej zapowiedzi też znajdziecie w opisie. Zostawcie łapkę i z góry dziękuję za łapki pod pierwszym materiałem, bo tam ponad 400. Bardzo ładny wynik. Może tutaj będzie lepiej, ale jak będzie tak samo, może trochę gorzej, to też się nic oczywiście nie stanie. No i jedziemy. Zobaczymy, co nam Cipsoft przedstawił, jeżeli chodzi o pierwszą zapowiedź kontentową. W zimowej aktualizacji zostanie dodany zupełnie nowy obszar, gdzie będziemy mieć do wykonania nowego questa No Rest for the Wicked. Jeżeli chodzi o to, jak ten obszar będzie zbudowany, bo nawet nie znamy nazwy tego obszaru, jeżeli chodzi o osoby, które odkrywają sobie te obszary i tam szukają sobie tych punktów odkrywania, ja za bardzo w to się nie bawię, ale to będzie zupełnie nowy obszar, więc będzie co tam robić, co odkrywać, jeżeli ktoś się tym interesuje. A ten obszar będzie dosyć podobny do Zao, do Rosha troszeczkę, może jakieś Krylos, więc jakaś taka wariacja plus dodane jakieś nowe tekstury, bo patrząc na te grafiki od Cipsoftu, no to można się tam dopatrzeć, że coś tam nowego graficy przygotowali. Na nowym terenie oczywiście przyjdzie nam się zmierzyć z nowymi potworami i jeżeli chodzi o potworki, no to Cipsoft jak zawsze przygotował dla nas takie grafiki i mamy dwa potworki. Gorger Infernariach i Spell Reaper Infernariach, jeżeli źle to wymawiam, to sorry. Mamy takie dwa jakieś demoniczne stwory, takie chodzące. Całkiem spoko to wygląda. Pewnie jeżeli oglądacie te zapowiedzi, pamiętacie moją reakcję na War Dragona w czasie, jak była ta aktualizacja z tymi wszystkimi dragoliskami i tak dalej, no to widzieliście, że to mi się podobało. I to jest demoniczne, może trochę coś tam ze smoka też jest, bo ten Spell Reaper jakieś tam skrzydła ma i mi się to podoba. To jest naprawdę spoko. Graficznie też jest to fajnie przedstawione, bo na innych screenkach też zobaczycie, że są na przykład zupełnie nowe tekstury, jeżeli chodzi o podłogę i niekoniecznie to wszystko będzie wykonane w ten sposób, co już znamy, tylko będą tam jakieś nowe grafiki, więc nowe grafiki, jeżeli chodzi o teren i nowe mamy grafiki, jeżeli chodzi o potwory. Pewnie będą tam jakieś rekolory tych potworów, bo z tego co Cipsoft, jeszcze o tym powiem później, będą te nowe respy i to nie będą koniecznie dwa respy, tylko może być tego więcej, więc należy się spodziewać jakichś tam przekolorowań tych potworów, ale jednak są to nowe potwory, a nie po raz dziesiąty przekolorowany jakiś inny spider, więc na pewno na plus. Do zdobycia będzie nowy outfit i nowy mount, ale niestety Cipsoft nic nam z tego nie pokazał. W następnej zapowiedzi otrzymamy więcej informacji na temat nowego eku i jak te nowe itemy zdobyć. A skoro piszą o tym, jak je zdobyć, no to prawdopodobnie nie będzie to typowe pójście na bossa, zbicie go i liczenie na łód szczęścia, tylko może jakaś mechanika, żeby zdobyć jakieś punkty, żeby coś wykonać, coś przygrindować, no może być różnie. Zobaczymy, co Cipsoft wymyślił w następnej zapowiedzi. Nowy quest będzie dostępny od 250 poziomu i nie wymaga wykonania żadnego dotychczasowego questa, czyli to jest zupełnie nowa historia, idziemy i robimy questa od zera. Na sam koniec mamy informację właśnie odnośnie respów. Część nowych respów będzie zbliżona do poziomu trudności Ice Library, a druga część respów będzie zbliżona do Energy Library, czyli będzie ten podział na te lekko słabsze spoty i te mocniejsze. I tak naprawdę to na tyle, jeżeli chodzi o drugą zapowiedź. Moim zdaniem wygląda to całkiem ciekawie. Nowy obszar, nowe moby, będą nowe itemy. Niekoniecznie należy się tutaj spodziewać, żeby to było mocniejsze od sanguinów czy nawet soul itemów. Nowy outfit, nowy mount, pewnie w podobnym klimacie, jeżeli chodzi o te potworki, które pokazywałem, więc może być to coś ciekawego. Jeżeli chodzi o wygląd, zależy kto co lubi, ale mi może to podobać się, już to tak widzę, że to może być coś ciekawego. No i co? Jestem ciekawy, co wy sądzicie. Napiszcie w komentarzach, subskrypcja, komentarz właśnie, łapka. Jeżeli ktoś chce mnie wesprzeć, no to link do Buy Coffee tu jest w opisie. No i do następnej zapowiedzi. Strzałeczka, cześć.